Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Kinga Sadowska oraz Klaudia Grzesiak z działu doradztwa podatkowego. W dzisiejszym szkoleniu chciałbyśmy przybliżyć Państwu temat związany z ulgą badawczo-rozwojową oraz wspólnie odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania klientów, które pojawiają się podczas konsultacji podatkowych w tym zakresie. Z ulgi na działalność badawczo-rozwojową można skorzystać od 1 stycznia 2016 roku. Początkowo ze względu na ograniczoną świadomość, co tak naprawdę składa się na działalność B+R, firmy nie korzystały z niej chętnie. Jednak popularność tej ulgi rośnie od 2018 roku. Ulgę tą mogą zastosować zarówno podatnicy PIT, jak i CIT, jeśli uzyskują dochody inne niż zysków kapitałowych. W praktyce najczęściej są to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, wspólnicy spółek cywilnych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowe. Oczywiście nie są to jedyne formy prawne, które taką ulgę mogą zastosować. Należy jednak pamiętać, że z ulgi nie będą mogli skorzystać podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową i spółki, które wybrały estoński CIT. Obie ustawy dochodowe zawierają definicję działalności badawczo-rozwojowej. Mianowicie jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Pojęcie to nie jest jednoznaczne i wymagałoby rozłożenia na czynniki poszczególnych definicji. Mimo że każdy z nich ma znaczenie w kontekście zastosowania ulgi, najważniejsze jest, aby zdefiniować, czy nasza działalność kwalifikuje się jako badania naukowe lub prace rozwojowe. Oba te terminy nie zostały wyjaśnione w ustawach dochodowych. Należy więc odwołać się do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, badania naukowe można podzielić na badania podstawowe i aplikacyjne, których głównym celem jest zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności. W przypadku tych drugich rodzajów badań, dodatkowo nastawione są na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług oraz na wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. Również w tej samej ustawie wyjaśniono, czym są prace rozwojowe. Należy je rozumieć jako działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnie aktualnej wiedzy i umiejętności, w tym zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Również jednym z elementów definicji działalności badawczo-rozwojowej jest twórczość. Opierając się na rozumieniu twórczości przyjętym na gruncie prawa autorskiego, należy wskazać, że jest ono związane w głównej mierze z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym. I przesłanka twórczości jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Korzystając natomiast z objaśnień podatkowych, stwierdzić należy, że twórczość przejawić się może w szczególności w opracowaniu nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących. Warto podkreślić, że dla skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa. To znaczy przedsiębiorstwa we własnym zakresie opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi, nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot. Ulga badawczo-rozwojowa polega na ponownym odliczeniu od podstawy opodatkowania określonych wydatków poniesionych na prowadzoną działalność badawczo-rozwojową, które stanowią dla podatnika koszty uzyskania przychodu. Na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, zwane kosztami kwalifikowanymi. Takie dwukrotne uwzględnienie wydatków przy kalkulacji podatku dochodowego polega na tym, że po raz pierwszy pewne kategorie wydatków zalicza się do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Po raz drugi, jeśli wydatki mogą zostać uznane za koszt kwalifikowany, są ponownie odliczane, tym razem od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, czyli od dochodu wykazywanego w zeznaniu rocznym. W ustawie został wprost wymieniony katalog kosztów kwalifikowanych. Są to więc wynagrodzenie pracowników, materiały i surowce, niebędące środkami trwałymi sprzęt specjalistyczny, ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, aparatura naukowo-badawcza,
koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ustawodawca zawarł w ustawach również konkretne wyłączenia, które uniemożliwiają uznanie za wydatki ponoszone na działalność badawczo-rozwojową pewnych inwestycji, które teoretycznie mieszczą się w ustawowym wyliczeniu. Pierwszym z wyłączeń jest brak możliwości uznania za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od samochodów osobowych oraz budowli i budynków oraz lokali będących odrębną własnością stanowiących środki trwałe i wykorzystywaną w działalności badawczo-rozwojowej. Drugie wyłączenie dotyczy wynagrodzeń. Jak już wcześniej wskazano, jeśli podatnik chce rozliczyć w ramach ulgi wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, to nie może tego zrobić w przypadku wynagrodzeń dla osób świadczących usługi w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. Tak więc w przypadku, jeśli podatnik skorzysta z pomocy publicznej lub dotacji, nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia w ramach ulgi tej części kosztów, która została mu sfinansowana. Skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej jest dopuszczalne także w przypadku podmiotów posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego. W ich przypadku katalog kosztów kwalifikowanych jest szerszy aniżeli w przypadku podatników nieposiadających takiego statusu. Mianowicie mogą oni dokonywać w ramach ulgi odliczeń takich wydatków, które w przypadku podatników nieposiadających omawianego statusu są wyłączone. Oczywiście poza odliczeniami związanymi z samochodami osobowymi. Choć przedsiębiorcy posiadający status Centrum Badawczo-Rozwojowego korzystają z udogodnień w postaci rozszerzonego katalogu kosztów kwalifikowanych, to nie do końca mają w tym zakresie pełną dowolność. Ustawodawca zastrzegł bowiem, że wysokość tych dodatkowych kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10% przychodów podatnika osiągniętych w roku podatkowym spoza rolniczej działalności gospodarczej. Podatnicy korzystający z ulgi badawczo-rozwojowej muszą wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej w prowadzonych księgach rachunkowych. Jednak ani w jednej, ani w drugiej ustawie nie został wskazany sposób prowadzenia takiej ewidencji. Ustawodawca nie przewidział żadnych wymogów formalnych, które powinna spełniać prowadzona przez przedsiębiorców ewidencja kosztów kwalifikowanych. W przypadku uwzględnienia jako koszty kwalifikowane wynagrodzeń pracowników konieczne jest ustalenie, jaki czas w ogólnym czasie pracy został poświęcony przez pracowników na czynności z zakresu działalności badawczo-rozwojowej, co zawieramy w ewidencji czasu pracy. Prezentowana ulga pozwala firmom obniżyć koszty związane z badaniem i rozwojem. To wsparcie podatkowe może być wykorzystywane przez różne rodzaje firm, zwiększając ich konkurencyjność poprzez inwestowanie w innowacje. Warto jednak, aby posiadały one interpretację indywidualną, potwierdzającą działalność badawczo-rozwojową, która zabezpiecza w razie kontroli podatkowej. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. W razie ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu oraz umówienia konsultacji podatkowych właśnie w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej. Do widzenia.